Cześć, witajcie drodzy Linuxiarze. Mamy dzisiaj Sparky Game Over Edition. I to jest starsza wersja, ale miałem ją i wiem, że działa. Dopóki działa, możemy się bawić i będziemy sobie patrzeć, co tutaj da się zrobić. A uruchomiłem to w tym celu, żeby uzupełnić tą tabelkę. Z tym, tą tabelkę Linux Live. Z tym, że tutaj nie za bardzo, jako że to jest gamingowa wersja, jest naprawdę świetna. Jak jest to ja już jestem szczęśliwy. Ale widzieliście sami. Akcesoriów jest sporo. Zero AD, 3D Chess, Airstrike, Iron Riot, Alien Blaster, Amphetamine, Anti-Gravitatory, coś takiego, Armageddon, Advanced, Asylum, Atomics. No, widzicie sami. Jest tych, można się nagrać do syta. Nawet jest jeszcze widok, a to później zrobimy. W każdym razie nie za bardzo tutaj widać. Jest Document Viewer, a zobaczymy, czy to nam otworzy to, co chcemy. Ale jeżeli nie, to się nie będziemy specjalnie tym przejmować, tylko wypróbujemy, czy zadziała nam ta zabawka. Mamy LibreOffice App Image 258, prawie 260 mega, to jest sporo. Tutaj pokazuje nam, że Free Space 3.4, zobaczymy, to no zobaczymy po prostu. Spróbujemy to odpalić i zobaczymy, czy to zadziała. Properties. Permissions allow to run, close, ipstrick, enter. Hohoj! Patrzcie, działa. To jak to nam działa? To spróbujemy otworzyć naszą tabelkę. I tutaj Sparky Game Over, FFmpeg jest, VocoScreen jest, także sobie to zrobimy copy. Czyli nie tylko do gier się nadaje, ale również do takiego ogólnego użytkowania. Paste. I FFmpeg też. Paste. Co tutaj jeszcze mamy? Gimp Krita, nie? Isle Riot jest. Które to jest? 19. Tak, sobie zobaczymy. 19. Paste. I chyba jest też Disks, jeżeli się nie mylę. Zobaczymy. Accessories. Multimedia Camorama.
Screenshot, image viewer, multimedia dead beef. O, VLC mamy, to sobie musimy zapisać. Jeszcze raz, gdzie to było? 19. Tu VLC. Paste. I Ctrl S, żeby to nam nie zniknęło. I dalej te dyski sprawdzimy, czy są. Gdzie to powinno być? System. Disks Management. Disks Manager. Nie ma problemu, jak są te USB disk formaty i jest tam USB writer. O, live USB creator, także to i te disk manager. Configure Wine, uninstall Wine Wrapper, settings, Bluetooth adapter, file manager, screensaver system, Sparky Advanced Installer. W każdym razie wygląda na to, że App Images działają, że można sobie pograć i na tej samej zasadzie parę App Images mieć. W tej chwili to jest wszystko odbywa się w RAMie, bo to jest odpalone w trybie TuRAM. No. Także jeszcze spróbujemy to. Properties, permissions. Enter. A nie, to coś nie na to nacisnąłem, co trzeba. Tu. No proszę, mamy. Także wiem, że niektórzy mają znacznie większe zainteresowanie grami, które są fajne, zajmują czas, coś tam trenują. Podobno dla starszych ludzi to jest wskazane, gry komputerowe. No i dla młodszych pewnie też. O. Mahjong, Minds, Nibbles. Otworzymy sobie to, zobaczymy jak to nam zadziała. Czy to nam nie... Zadziałało. Super rzecz. Wszystkie takie gry, które można sobie wymarzyć, tutaj są. Także serdecznie polecam. Trzymajcie się do jutra. Cześć. Pa, pa. Tutaj uda nam się wyłączyć to? Tak.